Czarek Sokołowski, historia jednej fotografii. Chciałem dzisiaj opowiedzieć historię jednego zdjęcia, które zostało wykonane w 1983 roku w grudniu na plebanii kościoła świętej Brigidy. Jest to dzień, w którym Lech Wałęsa oczekuje na transmisję z Oslo, gdzie jego żona, pani Danuta Wałęsowa, odbiera wraz z synem Nagrodę Nobla. Lech Wałęsa nie pojechał do Oslo, żeby odebrać Nagrodę Nobla, ze względu na to, że bał się, że dostanie paszport w jedną stronę i nie będzie mógł wrócić do Polski, więc została zorganizowana specjalne radio, które mogło odbierać stacje z Europy Zachodniej. Później były problemy z nadaniem materiału. Moja agencja przygotowała się do tego tak, że specjalnie przyjechał mój szef z Frankfurtu, Max Simon, który po prostu był dwa dni w Gdańsku jako turysta, chodził tam, zwiedzał Stare Miasto i tym podobne rzeczy. Wiedząc o tym, o której godzinie ma się skończyć transmisja, przyszedł do kościoła, usiadł w kościele świętej Brigidy i modlił się. I jeden z ludzi, którzy pracuje, czy tam pomaga księdzu Jankowskiemu, podszedł do niego, też tam udając, że się modli, i podał mu trzy filmy, które ja zrobiłem w środku na plebanii podczas tej transmisji z Oslo. Mój szef udał się później powoli, spokojnie na lotnisko. Z lotniska przeleciał do Warszawy. W Warszawie było wynajęte tajne mieszkanie, gdzie był jeszcze jeden fotograf, który przyleciał specjalnie z Paryża. Wywołał te filmy i po obróbce, a tu powiem szczerze, że była tak ważna ta sytuacja dla mojej firmy, że wszystko było robione na filmach kolorowych, a więc trzeba było zrobić kolorowe odbitki nową metodą, jak ona wtedy się nazywała, ektaflexu. W tym mieszkaniu było już tajny transmitter, który został tam specjalnie przywieziony i po prostu zdjęcia zostały nadane do Frankfurtu. Raczej odbierałem to jako, że to nie tylko jest nagroda dla Lecha Wałęsy, to jest nagroda dla wszystkich. To jest dla wszystkich, dla tych nawet, dla sympatyków, ale też i dla przeciwników, bo przeciwnicy swoim zachowaniem doprowadzali, że jednak ta Solidarność jednak cały czas dostawała jakiś bodźców, żeby żyć, żeby jak gdyby nie dać się pokonać. To była historia mojego zdjęcia.